1 lipca 2018 roku wchodzi w życie ustawa z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Pozwala ona na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Metoda ta polega na tym, że płatność za towar lub usługę może być realizowana na dwa konta. Konto VAT dostawcy, na które zostanie przekazana kwota podatku VAT oraz konto rozliczeniowe dostawcy, na które zostanie przekazana kwota netto za nabyte towary czy usługi. W związku z mechanizmem podzielonej płatności zostały wprowadzone zmiany w programie Comarch ERP Optima. Zmiany mają na celu z jednej strony dostosowanie programu do wymagań ustawy, a z drugiej strony zautomatyzowanie tego procesu tak, aby użytkownik w sposób jak najbardziej przystępny mógł dokonać takiej transakcji. Jeżeli chcemy, aby płatności do dokumentów wprowadzanych na danego kontrahenta automatycznie były oznaczane jako podlegające split payment, należy przejść do kartoteki kontrahenta, do zakładki płatności i zaznaczyć parametr split payment. Od momentu zaznaczenia tego parametru płatności złotówkowe powstające do faktur wprowadzonych na tego kontrahenta, które trafiają do rejestru bankowego, będą miały domyślnie zaznaczoną opcję podzielonej płatności. Dotyczy to dokumentów takich jak faktura sprzedaży, faktura zakupu, dokumentów wprowadzonych bezpośrednio do rejestru sprzedaży i rejestru zakupu VAT. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do programu naszego rachunku VAT. Na liście rejestrów plusem dodajemy nowy rejestr bankowy. Uzupełniamy potrzebne informacje. Zaznaczamy w typie rejestru konto bankowe. Zaznaczamy również parametr rachunek VAT dla split payment. Rachunek ten jest prowadzony w walucie PLN, a dostęp do tego rachunku jest ograniczony i nadzorowany przez organ podatkowy. Numeru rachunku VAT nie wskazujemy na fakturze sprzedaży. Nie ma również potrzeby wskazywania go na płatności do faktury zakupu, którą chcemy wysłać do banku. Dla przykładu wprowadzimy teraz fakturę zakupu od kontrahenta, u którego zaznaczyliśmy podzieloną płatność. W tym celu przechodzimy do zakładki Handel – Faktury zakupu. Ikoną plusa dodajemy nową fakturę zakupu. Wybieramy kontrahenta. Dodajemy pozycję towaru na fakturze. Zatwierdzamy i zapisujemy fakturę. W preliminarzu płatności pojawia się jedna płatność od otrzymanej faktury. Nie jest generowana osobna płatność do kwoty netto i kwoty VAT-u. Dodatkowe dwie kolumny, VAT Split Payment Przychód oraz Rozchód, możemy włączyć poprzez wybór kolumn z menu kontekstowego. Przechodzimy do formularza wybranej płatności. Widoczna jest jedna kwota brutto oraz dodatkowo sekcja z takimi informacjami jak kwota VAT, NIP i numer dokumentu. Program domyślnie podpowiada kwotę VAT, którą w razie potrzeby można zmienić. Informacje te pojawiają się następnie w opisie przelewu w momencie eksportu przelewu do banku. Zaznaczoną płatność możemy wyeksportować do banku. W tym celu wybieramy eksport polecenia przelewu. Określamy format wymiany dla przelewów zwykłych oraz format wymiany dla split payment. W programie Comarch ERP Optima możemy wybrać standardowy przelew split payment. Uruchamiamy eksport. Utworzony został plik z kwotami do przelewu. W pliku widzimy, że została wyeksportowana kwota brutto oraz informacje takie jak kwota VAT, NIP i numer dokumentu. Bank po otrzymaniu takiego specjalnie opisanego przelewu już wie, że jest to przelew związany z mechanizmem podzielonej płatności i odpowiednio przeksięguje kwotę VAT między rachunkiem rozliczeniowym a rachunkiem VAT. W przypadku korzystania z własnych formatów przelewu zalecamy kontakt z bankiem w celu ustalenia właściwej struktury pliku wymiany. Zmiany własnego formatu dokonujemy w zakładce Ogólne, Inne, Formaty przelewów. Otwieramy format wymiany i przechodzimy do zakładki Pozycje. Plusem dodajemy nowe pozycje, które dedykowane są dla metody Split Payment i są to Split Payment NIP. Pozycja pobiera numer NIP kontrahenta wpisany na płatności w sekcji Split Payment. Split Payment numer dokumentu. Pozycja odwołuje się do numeru dokumentu, którego dana płatność dotyczy, który został wpisany na płatności w sekcji Split Payment. A także Split Payment VAT. Pozycja pobiera kwotę VAT wpisaną na płatności w sekcji Split Payment.